Cześć, miło Cię widzieć, tu Izabela z Easy Artwear. Dzisiaj pokażę Wam propozycję na Dzień Babci, który już jest 21 stycznia. Moje propozycje, które możecie zakupić, to są przedmioty, które ja tutaj sama wykonuję w Krakowie. To jest oczywiście takie etui na okulary. Fajne, całe wykonane z drewna, oryginalne, niepowtarzalne. Co jest w nim takiego fajnego, że właśnie ono pachnie lasem. Jest naprawdę świetnym prezentem. Ono ma wypełnienie albo z filcu, albo ze skóry. I idealnie pasuje nie tylko na okulary takie korekcyjne, ale też na okulary słoneczne. Jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i odporne na deszcz. Tutaj ta powierzchnia jest bardzo gładziutka, bardzo, bardzo fajna. Tak się prezentują. Jest stworzone tutaj w Krakowie. Jest bardzo leciutkie. I to jest taka propozycja, która oczywiście pakuje w taką czarną, elegancką torebkę z logiem. I żeby wszyscy wiedzieli, że to jest produkt, który jest stworzony przeze mnie i stworzony w Krakowie z pasją, uśmiechem i dużą dawką dobrego humoru. Drugą propozycją, taką do 100 zł, jest taki piórnik. To jest taki drewniany piórnik, w którym można po prostu trzymać długopis. Ja lubię ten piórnik osobiście, ponieważ zawsze szukam długopisu, żeby coś żeby coś podpisać, albo gdy potrzebuję, żeby coś napisać, to po prostu go wkładam do torebki i sięgam po ten piórnik. Jest mi dużo łatwiej znaleźć niż długopis. Tak on się prezentuje i co jest jeszcze fajnego, że w gratisie do niego dodajemy tutaj, można umieścić jakieś życzenia, czyli kochana babciu, spraw, by nie liczy dni, spraw, by dni się liczyły, albo jakaś inna sentencja. Naprawdę polecam Wam, jest fajnie tak zamykany, także on jest całkowicie wykonany z drewna, leciutki, wodoodporny, na niego udzielam oczywiście gwarancji. Także jest to druga propozycja. Może być w różnych wariantach kolorystycznych, ale popatrzcie się, przez ten układ słoi nie ma dwóch takich samych piórników. Także to jest w nim takie, myślę, fajne i niepowtarzalne. Trzecia propozycja, taka właśnie do 50 zł, to w tym momencie mam takie łańcuszki, które można też zamówić. One nie muszą być z stali, mogą być wykonane z drewna albo z jakiegoś innego materiału. Akurat nie tutaj Wam pokazałam taki ze słonikiem. Na szczęście on jest pakowany w takie pudełeczko. Można sobie wybrać napis. Dziękuję, że jesteś. To na pewno będzie drobiazg, który ją ucieszy. I trzecią propozycją oczywiście jest drewniana torebka. Drewniana torebka, taka naprawdę, ona może być na dłuższym łańcuszku, możemy dopiąć do niej dłuższy łańcuszek, może być na takim krótszym, możemy odpiąć łańcuch i sobie przepiąć z torebki, którą lubimy. Co mi się w niej bardzo podoba, jest taki vintage i takie naprawdę przyciągające oko, to nie tylko te słoje, bo patrzcie się, nie ma dwóch takich modeli, samych modeli drewna, więc ta torebka jest naprawdę niepowtarzalna, nie ma dwóch takich samych modeli u mnie. I przez to kółeczko, które jest właśnie tutaj lekko błyszczące, ja je tak specjalnie zrobiłam, mogę dla Was zrobić matowe albo z taką przekrętką po prostu, jaką sobie tylko wymarzycie. Może być nawet inny kolor. I ona się otwiera w taki sposób. No i tutaj możemy wypełnić ten środek na przykład skórą albo po prostu filcem, tak żeby nam się wszystko nie obijało, ale to już wybieracie tutaj w pracowni albo po prostu piszecie mi, jaki to ma być materiał i ja to robię z największą przyjemnością. Oczywiście są osoby, które nie chcą tego mieć, więc ja to też rozumiem. Także to jest mój ostatni pomysł na prezent dla babci. To jest naprawdę coś, na co warto moim zdaniem przeznaczyć jakąś kwotę pieniędzy i kupić, bo to jest jakby torebka na lata, może być przekazana z pokolenia na pokolenie w postaci miłego wspomnienia też. Także może tak zabrzmiało sentymentalnie, ale no taka jest prawda. Także dbajmy o babcie, bo póki jeszcze są i tak naprawdę zawsze jestem zdania, że najlepsze, co można podarować drugiemu człowiekowi, to czas. Więc niech to będzie fajnie spędzony czas. Zaprośmy babcię na kawę, spędzimy z nią miło dzień i po prostu podarujmy jej ten właśnie nasz czas, którego też nie mamy za wiele. Także to jest chyba najcenniejsze, co można
podarować drugiemu. No i uśmiech, którym Was żegnam. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik i zapraszam do mojej pracowni. Pa!